Znajduje się ona gdzieś bardzo daleko lub, jak kto woli, bardzo blisko, bo wejście do niej prowadzi przez sen. W krainie tej żyje, rozmyśla i ciężko pracuje czwórka alchemików. Poszukują oni przepisu na kamień filozoficzny, marzenie naukowców, który daje możliwość stania się nieśmiertelnym. Nie wiadomo, czy za ich śmiałe myśli, czy z czystego przypadku, w krainie pojawił się Nemezis Demon. Całą czwórkę spętał magią i umieścił w szklanych trumnach świątyni. Tajemnicze siły, nie zgadzając się z takim porządkiem rzeczy, ściągają z innej rzeczywistości wiecznego podróżnika, nieśmiertelnego gracza i tutaj nasza przygoda w grze Zork Nemezis się zaczyna. Na początku nie bardzo wiemy dokładnie, o co chodzi. Otaczająca nas komputerowa rzeczywistość jest pusta, cicha i tajemnicza. Każdy kolejny krok będzie odkrywaniem prawdy o tym, co się dzieje. Po zorientowaniu się w sytuacji pozostanie żmudna część rozwiązania pewnego problemu, który jest naszym zadaniem ostatecznym. Podróż po krainie Zork przebiegać będzie przez 5 baśniowych miejsc, mających własne problemy, prawa i mieszkańców. Przez cały czas otaczać nas będzie atmosfera tajemnicy i ciągłego napięcia. Zork Nemezis powstał dla koneserów wszelkiego rodzaju gier logicznych i dobrych przygodówek. Przy jego tworzeniu wykorzystano profesjonalne hollywoodzkie studio filmowe i dźwiękowe. Na 3 płytach kompaktowych zawarto ponad godzinę sekwencji filmowych, w których zagrało 14 aktorów z Miasta Aniołów. Sceny reżyserował Joe Napolitano, ten sam, co maczał palce przy produkcji serialu X-Files. W ten sposób powstała gra, której ukończenie to co najmniej 40 godzin ciągłego grania. Zork Nemezis opowiada wraz z graczem surrealistyczną historię, której tło wypełnia wibrująca muzyka ambient. Jeśli ktoś grał w Mysta, to z pewnością Zork go zachwyci. Tym, którzy nie mieli takiej okazji, polecamy grę ze względu na oryginalne wykonanie i ciekawą narrację. Zork to pewien rodzaj książki, w której przeniesiemy się do świata marzeń, tajemnicy i samotności.